Radio tego Pedro Conchita Extra informuje, że Duch Świętej Magdaleny wznosi się też nawet nad Muzeum Getta, nad Muzeum Żydów Polskich. Tysiącletnia historia. Wstęp wolny, ale tylko w poniedziałek i do godziny 16:30. Zapraszamy. Podsłuchują tutaj nas dziadule katolickie, ale do Magdaleny to nie wejdą z ciekawości, proszę Państwa, no bo Warszawa jest na 95% katolicka i te dupki wszystkie, proszę Państwa, to są jako wyznawcy papieża Moskiewskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej, i Biblii w ręku to oni na pewno nie mieli. Na pewno Biblii w ręku nie mieli. Zapraszamy do Anglo-Ameryki Białystok prosto przed Szwedzką, przez Marki, 185 km do 1444. Także po śmietnikach Warszawa chodzi, ale w śmietnikach też jest Biblia. Niestety, gdzie tam, nie tu pod Magdaleną, tam pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina wyrzucają do śmietnika, gdy gedeonici ją rozdają, proszę Państwa. Także Biblia tutaj w Warszawie, w katolickiej Polsce, a ma źle. Czytaj Biblię. Zapraszamy. Duch Magdaleny nad Muzeum Getta, nad całą Warszawą.